dzisiaj sprawdzamy, czy ryba chlapie się w Grecji. Jesteśmy na małej wyspie Skopelos. Przyjechaliśmy na 2 tygodnie z rodzinami, trochę odpocząć. I postanowiliśmy, że przygotujemy dla Was taki mały poradnik, jak łowić na wakacjach za granicą. Leszcz. No ładnie. Płyną po karmelu. Pierwsze co, to może powiedzmy o tym, że nie nastawiamy się na wielkie ryby, że sprawdzaliśmy sobie ofertę wycieczek wędkarskich, takich na pełne morze, gdzie byśmy mogli z dużymi powalczyć, ale to swoje kosztuje. 300-400 euro, chyba, tylko nie wiem czy za kurs czy za osobę, ale i tak osób pewnie byśmy nie znaleźli takiego kursu. Tak, więc z tego zrezygnowaliśmy na początku. I postanowiliśmy zabrać ze sobą wędki. To wzdręga? To wzdręga w żółte paski. Ja wziąłem Roadrunnera od Savage Geara. To jest traveler, który się składa z 4 części, dzięki czemu on jest naprawdę bardzo malutki. Niewiele waży, mieści się w walizce. On ma wyrzutu od 10 do 40 gram, więc jest taki no, mega przestronny. Dlatego mogę na nim połowić i na spławik, i na spinning, i zrobić z niego jakąś lekką gruntówkę. No ogólnie mega, mega uniwersalny kijek na taki wypad. Do tego mam stary kołowrotek katana, taki specjalnie taki wybrałem do zajechania, żeby jak złapię sól, to żebym nie płakał jak się rozwali. I bardzo, znaczy bardzo, i mocną żyłkę, tam około 0,30-0,32, już nie pamiętam w tej chwili, ale raczej tą mocniejszą. Dużo kamieni trzeba uważać, żeby się nie przecierało. Tak, a poza tym jak już teraz zobaczyliśmy, to te ryby morskie no, walczą 2 razy lepiej niż nasze słodkowodne. Okoń ładny. Ale zażarł. Ja wziąłem łukówkę, ale wziąłem ją z racji tego, że też jest czteroskładowa i do tego jest leciutka, bo całość waży razem z kołowrotkiem myślę około 300-350 gramów. Do tego wziąłem sobie drugą szpulkę z linką pływającą. Ta jest linka pływająca z tonącą końcówką, także w razie czego mógłbym głębiej poprowadzić. Kilka muszek przygotował mi kolega, poprosiłem go o taką podstawę, facet ma pojęcie o łowieniu w morzu, kilka takich rybeczek bez obciążenia, kilka rybeczek z obciążeniem, żeby głębiej poprowadzić, kilka krewetek w 2 kolorach, jakieś czerwone robaczki, wziąłem z ciekawości chleb do łowienia w porcie, bo w porcie tego chleba zawsze to trochę. No chlebek wiadomo, mega uniwersalna przynęta, tak? Więc to. I to w sumie tyle. Dwa, trzy przypony, żeby tam jak się jeden nam skróci już na tyle, że będzie miał 1,5 metra, to warto sobie przywiązać po prostu drugi. Fajne, ładne paski jak ja dzisiaj. Stylu do twarzy nam razie. Ja w pudełku miałem. 3 spławiki, kilka śrucinek, kilka haczyków, które mi niestety pordzewiały. I tutaj sugeruję, haczyki na wyspie były dość drogie, więc proponuję akurat w haczyków zabrać pełen przekrój, dość dużo. Paczka kosztowała, paczka dobrych kosztuje około 6 euro. Jakąś blachę wziąłem, kilka bublerków, 1 obrotówkę i też trochę gratów na boczny trok. Parę ciężarków, takich pałeczek ołowianych. I z 6 kolorów małych takich twisterków. Co tam złowiłeś? Fucking shit! Nie wiem co to jest. Jakaś babka chyba. Nie, taka ble. Zaczekam na ładną buzię. Drugą opcją, którą możecie zrobić, jeżeli kompletnie nie macie miejsca i nie chcecie zabierać wędek i ich niszczyć. Zostawiacie wędki w domu i szukacie opcji na miejscu.
Czyli albo kupujecie sobie żyłkę w domu, w sensie w Polsce i ją przywoźcie tutaj, bo też tak można łowić. Mhm. Szpulka, żyłki, ciężarek, haczyk, przynęta, spławik albo i bez spławika, bo będziecie czuć branie na palcu. Albo poszukać czegoś na miejscu, albo sklepu wędkarskiego, ale najczęściej jest jeden na taką małą wyspę i nie zawsze do niego dojedziecie. No my żeśmy nie dotarli w końcu, ale na szczęście w dwóch sklepach z pamiątkami były stanowiska, stoiska wędkarskie, a nawet w naszym spożywczym też były jakieś tam... Spławik na drabince z haczykiem, no, z ciężarkiem. Żyłki na przykład i haczyki były bardzo drogie. Oliwka taka tam... najprostsza, nie wiem, to jest 20 gram, kosztowała chyba 50 centów. No, więc to... Żyłka może nie, była, aż tak droga, ale to jest jakaś dziwna taka raczej tandetna żyłka i jak za taką żyłkę to drogo, bo chyba około 4 euro i lepiej sobie przywieźć z Polski. Znaleźliśmy takie patenty, takie duże szpule, do których sobie dowiązujemy właśnie oliwkę na końcu z 15-20 cm haczyk i tym stajemy sobie na przykład w porcie i normalnie rzucamy, kręcimy kółeczko i tu jedna krawędź jest tak wyprofilowana specjalnie, żeby łatwo oddawała żyłkę, że po rzucie robimy tak. I to uważam, że bardzo fajny patent. No. Pewnie. Co, albo trzymamy żyłkę na palcu i czujemy, czy bierze, czy nie bierze, albo po prostu kładziemy sobie na ziemi i tu mamy gumową, taką gumę, dzięki temu że się tak nie, bardzo nie będzie ślizgać i będziemy widzieć. I tu taka jedna rolka pusta sama kosztowała 1,5 euro, a taka z żyłką, z oliwką i z haczykami kosztowała 3 euro. Więc to tak naprawdę wydatek żaden, a mamy... Fajne łowienie i trochę inne łowienie, trochę bo u nas inne, nie można. A ja już wymyśliłem, jak sobie to przerobię na podlód, na żywca, żeby stawiać. Tam, gdzie można. Tam, gdzie można oczywiście, wiadomo. To miał w brzuszku. Jakieś małe rybki sobie żrą. Ale i kalamarem nie pogardzi. I została nam jeszcze opcja kupna wędki na miejscu. Sklep z pamiątkami najczęściej. Tak, albo taki, z akcesoriami plażowymi. Tak, i taki typowo chiński, badziewny sprzęt, ale o dziwo z włókna węglowego, przelotki krzywo powklejane, które prawie tną tą żyłkę, są takiej jakości. Uchwyt z plastiku, kołowrotek z plastiku. Weź zakręć. Piękna praca. Ale ryby łowi. Też zestaw gotowy ze spławikiem, z ciężarkiem, z haczykiem. I to kosztowało chyba tam z 8 euro, tak? No, coś takiego. Także w sumie też nieduża kasa, a ryby żeśmy na to łowili. No. Krąb numer 3, 4. Ważna wskazówka, przepłukujcie sprzęt sobie słodką wodą. Wszystko po łowieniu trzeba i kołowrotki, i przynęty, które były w wodzie, a najlepiej całe pudełko. To co używaliście, no, podwójne pudełko, tak jak ma Mateusz. Z jednej strony trzymajcie rzeczy, które były używane, z drugiej nie, i wtedy wiecie, które płukać. Wszystko trzeba, ta słona woda pół dnia, dzień i tam już wszystko rdzewieje. A wędki po co? Pod prysznic, słodka woda i spłukujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, będziemy w miarę możliwości odpowiadać. Co, idziemy łowić trochę, co? Tak, trzeba jeszcze coś dołowić. Wypuściła mlepka. Wow, ale ryby były w głowie. Bo wszystko mi popsujesz. Ale duża ryba. No. A wiesz, jak się nazywa ta ryba? Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, Kostuś? To jest grecka ryba, słuchaj. To jest ryba grecka i wujek nie zna tych nazw.
Pokaż do kamery. O, ona nazywa Ściupak. No może to jest i Ściupak. Grecki Ściupak? O, jaki ma kolce.